kochani, dzisiaj słuchajcie, nałożyłam znowu nowy podkład. Mam jakąś taką fazę ostatnio i szukam takiego idealnego. Generalnie mam podkłady, które lubię, ale dostałam fajną próbkę od Ani z kanału Kawa bez cukru. Serdecznie Cię, Aniu, pozdrawiam. I jest to próbka podkładu Double Wear, tego takiego standardowego, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak on właśnie się spisze. Jak na razie, przybliżę się do Was, jak na razie, powiem Wam szczerze, jest wow, bo nałożyłam go też w tak niewielkiej ilości i wystarczyło to, żeby przykryć jakieś tam moje niedoskonałości, że jestem pod pełnym wrażeniem. I też słuchajcie, o tym słyszałam, że jest to podkład, który potrafi wyglądać jak maska, który właśnie powoduje, że... Kto nam to kuku robi? Mój syn właśnie się obudził, także... Kuku, kuku! No, wiecie, trzeba przejść do normalnego porządku dziennego, do życia. I o to podkładach, a tutaj życie stygnie. No, więc jestem bardzo ciekawa, jak ten podkład będzie się zachowywał w ciągu całego dnia. Na razie jestem bardzo z niego zadowolona, przynajmniej z tego, jak wygląda po nałożeniu. A my dzisiaj mamy fajne plany, pojedziemy sobie do marketów. Właściwie u nas rzadko to się zdarza. Jestem bardzo ciekawa, jak mój syn dzisiaj będzie właśnie się zachowywał, w sensie jak będzie reagował na te markety, bo ja Wam cały czas powtarzam, że on niekoniecznie jest fanem zakupów. A jedziemy też do Ikei, do Iska, zobaczymy też jakieś tam ozdoby świąteczne. Okej. Takie różne rzeczy, także na pewno Wam to wszystko pokażę. Dobra, okieneczka, ile jakie szukamy teraz? 14 i 15, bo ostatnio mieliśmy 13. Więc 14 z sobą jest tu. Hops, 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 hops. Mhm. I co to jest? Co to jest? Pokaż. To jest odżywka. Mhm. Odżywka, pokaż, mama zobaczy. De-stress hair. Zestresowane włosy. Zestresowane włosy, jak się ma. Pokaż, to mama powącha. No już, tak. Jak pięknie, pokaż. Ślicznie pachnie. Odżywka do zestresowanych włosów, ale nie zjadamy odżywek. Nie. Taka odżywka, proszę bardzo. Przechwytuję, mały tutaj, mały pomocnik. I 15. Jakiś peeling mamy do kąpieli. Tak. Pod prysznic. Pokaż, kochanie. Weź sobie tą odżywkę. Tak, tak, jakbyście nie rozumieli, to po polsku tutaj przetłumaczył, tłumacz to wszystko. I tu mamy właśnie ten peeling. Ładnie tak owocowo pachnie. Dobrze, kochanie, poczekaj chwileczkę. Zobacz, jak pachnie. Apetycznie, co? No pięknie. Także mamy dwa kosmetyki do włosów i do ciała. Mama. Mama odpakowała, a syn pomagał. Okej. Okej, pojedli, popili, prezenty kupili, nawet zrymowałam. I wracamy już teraz do domu. Powiem Wam szczerze, że właściwie to nawet chętnie byśmy, znaczy ja w sumie, bo mój mąż niekoniecznie, byśmy sobie gdzieś tam pochodzili i coś popatrzyli jeszcze więcej. Natomiast jest tak potworny wiatr, jest tak zimno, że się po prostu nie chce. I no, i wszystkiego się odechciewa, więc po prostu jak najszybciej do domu.
Ozdoby fajne, w Isku bardzo mi się podobały, ale tak jak to w Isku, cenowo nie do końca, więc nie wiem, czy w tym roku na jakichś przecenach może coś dorwę, bo bardzo ładne mają te ozdoby, muszę Wam powiedzieć, naprawdę w moim stylu. A w Ikei w sumie nie patrzyliśmy, poszliśmy docelowo po prostu zjeść. Zresztą też mały nam już troszkę jest zmęczony, więc no, czas po prostu wracać do domu, no takie uroki. No, ale ogólnie wszystkie zakupy się udały, także super. Wiecie co, tak patrzę, upłynęło już kilka ładnych godzin, chyba ponad 4 i ten podkład naprawdę fajnie wygląda. Cały czas, tak jak patrzę, jest w miejscu. W ogóle nic się nie zmieniło, pomimo że chusteczki do nosa przy takiej pogodzie wietrznej to, wiecie, jest podstawa. Naprawdę fajnie wygląda, podoba mi się. Z jednej strony to fajnie, że mi się podoba, z drugiej strony ten podkład kosztuje chyba 200, więc... No cóż, chyba jakiś Mikoła, jakiś gwiazdor, coś tutaj niech usłyszy, to podsunę tą próbkę pod czyjś nos, żeby można było zobaczyć, co dokładnie bym potrzebowała. No ale testuję go dalej, jeszcze zobaczę, jak będzie pod koniec dnia. Mam jeszcze też trochę tego podkładu właśnie tej próbki, więc na pewno będę sobie też stosowała w inny dzień i zobaczę wtedy, jak on będzie się sprawował. Także na razie jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona. Słuchajcie, siedzę sobie tak właśnie na Allegro, ponieważ zamierzam dokupić jeszcze prezent na święta właśnie dla mojego syna. I zaraz Wam pokażę, co kupiłam już wcześniej, ale w sumie od razu powiem, to są takie bardziej edukacyjne rzeczy, to są książeczki, ponieważ on jest teraz w ogóle maniakiem, jeśli chodzi o książki. Uwielbia, absolutnie po prostu uwielbia te z serii Onomato. To jest fajna taka książeczka, która właśnie uczy dźwiękami. I tak na przykład mamy tutaj taką kategorię właśnie ptaki wiejskie. I tu na przykład powiedzmy jest kogut mówi kukuryku, kura mówi kokoko. Wiecie co, te książki są takie niby proste. Ja dostałam jedną książeczkę od kogoś, kto przyszedł do nas wizytą i po prostu uważałam, że no są śmieszne i jakby normalne, nic specjalnego. Natomiast mój syn się tak mocno zainteresował nimi, że kupiłam mu całą serię. Seria liczy 8 właśnie książeczek. I on 8 posiada. W tej chwili mu gdzieś tam posiały się, że tak powiem. Ma chyba 6, bo nie wiem, gdzieś 2 po prostu zginęły. Natomiast uwielbia te książki i naprawdę najczęściej właśnie z nimi przychodzi, żeby mu poczytać, żeby właśnie z nim pooglądać. Są bardzo fajne, kolorowe. I dlatego też pomyślałam, że w książeczki tutaj mocniej po prostu zainwestuję. I ja słuchajcie, już kupiłam mu taką jedną książkę, która właściwie chyba lada chwila powinna do mnie przyjść. Coś takiego mu kupiłam i to jest taka książeczka. Właściwie tutaj chyba nawet nie ma podglądu, jak to wygląda, ale to jest po prostu książka, która jest obracanką, czyli tą właśnie biedroneczkę będzie można obrócić chyba wokół własnej osi i ona zawiera właśnie 10 stron. Jest dosyć twarda i to mu zamówiłam i jeszcze mam zamiar zamówić jeszcze chyba 2 książeczki albo 3, więc jeśli macie jakieś typy takich właśnie książeczek edukacyjnych dla roczniaka i wyżej, no to dajcie znać, bo tak jak mówię, on po prostu bardzo się interesuje w tej chwili książkami, a nie chciałabym właśnie, żeby były to takie zwykłe książki, znaczy te są fajne, ale chciałabym po prostu, żeby to było coś takiego innego, coś, co właśnie dziecko może zainteresować. O, pokażę Wam jeszcze jedną książeczkę, którą właśnie zamierzam kupić. Właśnie to jest ta książka, już dużo osób mi ją polecało. Kto zjadł Biedronkę, tak to się nazywa. I też mi się wydaje ona taka, wiecie, nic specjalnego niby. Ale właśnie wiele osób ją bardzo poleca i ponoć właśnie wielu osobom, znaczy wielu dzieciom właściwie, się ta książeczka właśnie sprawdziła i ją lubiły, więc teraz się tylko zastanawiam, czy zamówić to na Allegro, czy po prostu poszukać może jakiejś księgarni, w której będę mogła na przykład to odebrać. Jeszcze się muszę zastanowić. W każdym razie na pewno jeszcze to zamówię i coś poszukam dodatkowego. Wiecie co, nie wiem, czy się nie wstrzymam na tych 2 książeczkach, bo w sumie dochodzę do wniosku, że zobaczę, jak on będzie reagować na nie i czy będzie w ogóle zainteresowany i gdzieś tam dokupię przy następnej jakiejś okoliczności. Nie ma też co przesadzać. Natomiast zastanawiam się jeszcze bardzo nad właśnie książkami tego typu, ponieważ o nich czytałam, że też są dosyć fajne.